Witam na kolejnej eksploracji. Dzisiaj odwiedzimy ośrodek wczosowy. Ośrodek, w którym wypoczywali niegdyś pracownicy firmy Ursus. To już będzie drugi obiekt z Ursusa, więc fajnie, podoba mi się. Widziałam galerię zdjęć z tego miejsca i to, co mnie martwi, to to, że ta galeria kończyła się zdjęciami pleców ochroniarza. No, oczywiście na płocie jest pełny etykiet, ochrona, obiekt monitorowany, więc postaram się śliznąć się do środka, znaleźć ewentualne wyjście ewakuacyjne i ze stoperem w ręku filmować maks 30 minut. Wyjście znalazłem, stoper odpalony i odliczamy 30 minut. Czemu 30 minut? No tak z doświadczenia wiem, że ochrona nie powinna przyjechać szybciej. Tym bardziej, że jest niedziela. Jesteśmy w małej miejscowości. Ale w słabym stanie ten ośrodek. Nawet nie byłem tego świadom. On już się zapada. No to już druga eksploracja dzisiejszego dnia ośrodka wczasowego kolonijnego. No, poprzedni to był Perełka przy tym. Tu się wali dach. Jest fan tu sporo. Oczywiście wszystko przeszukane, ale jakieś talerzyki się znajdą. Czajniczek, szafeczka, stary kredensik i kapa na ścianie. O, są nawet jakieś zdjęcia na ziemi. Może wczasowiczów. Jakiś rosyjski certyfikat opisany cyrylicą. Dobra. Lodówka. A tutaj? Tutaj zielona ściana i na ścianie Maryjka. No, słaby tego stan. W sumie nie spodziewałem się, że aż tak słaby. W sumie taki sam stan jak Ursusa. Ursus w ruinie, zburzony lub próchnieje. Tak samo jego ośrodek wczasowy. Więc w sumie wizja zgodna. No, ale fajnie zobaczyć i mniej więcej sobie wyobrazić, jak ten ośrodek mógł wyglądać w przyszłości. To nie wiem co to. Coś jakaś stacja transformatorowa. Dobra, gdzie tu dalej iść? Tam to w ogóle jest wszystko zawalone. Tu stoję przy drodze. Ile czasu? 4 minuty. Nawet może nie będzie co zwiedzać przez 30 minut. Zakaz wstępu, obszar niebezpieczny. No, w sumie się nie dziwię. O kurde, tutaj to nawet nie wchodzę. No way. Jeszcze to było spalone. Dramat. Piwniczka. Piwniczka może być ciekawa. No tak, typowa piwniczka. O, coś fajnego znalazłem. Tanie wino. Ale więcej tu nic ciekawego nie ma. Tu zapewne kuchnia była, bo jest duży komin lub jakaś kotłownia do ogrzewania kompleksu. Jest niesiona sterta mebli, kibli, stołów, telewizorów. Etykiety na tym obiekcie o zakazie wstępu i niebezpieczeństwie należą do nadleśnictwa. Nie do jakiejś agencji ochrony. Jest to też troszeczkę zastanawiające. No już pewnie właściciel się zmienił. Tak? Przeszło na rzecz Skarbu Państwa. Ole, kapie na głowę. Pełno oparć po krzesłach. To mogła być jakaś stołówka. Był po prostu taki pokój dzienny. Ale nie wchodzę dalej. Nie wchodzę dalej, bo dach jest nasiąknięty wodą. Wszystko kapie i dodatkowo jak się załamuje. Tak się teraz zastanawiam, z którego roku musiała być ta galeria tego ośrodka, którą przeglądałem. Bo to nie wygląda, żeby było ona z poprzedniego roku, bo w jeden rok to wszystko tak się zawaliło. No tutaj jakieś podpalenia chyba były. Tak to wygląda, jakby zostało podpalone. No ale cóż, tak wygląda dawny ośrodek wypoczynkowy, wczasowy dla pracowników firmy Ursus. Czyli tak samo jak Ursus. Dobrze, same Ursusy, 30, 60 nieraz wyglądają lepiej. Tutaj kibelki. Tak, to mogą być kibelki, bo płytki na ścianach widać. O! Dobrze, że tu się zapuściłem. Jest w miarę jeden spoko budynek. Zajrzyjmy do środka. Uciekajmy. Robimy się sporo przed 30 minutami. No dobrze. Mam nadzieję, że ochrona się nie wyrobi w tym czasie. O ile w ogóle istnieje tu ochrona. Jakiś jeden budynek z nieprzeciekającym dachem. Jest troszeczkę błazerii na ścianach. O, i mamy łóżeczka. Czyli jednak potwierdza się, że to był ośrodek wczasowy. Tutaj więcej łóżek. Ale już mocno zniszczone. W suficie dziury, zapewne woda to zrobiła, ewentualnie wandale, którzy chcieli coś ukraść. Wow, to wyrko wygląda klimatycznie. Łóżko ze ściółką i dziurą w dachu. Z zasłonki w stylu bardzo mocno perelowskim i to też już dziura w dachu. Ale jeszcze jakieś pościele się zostały. A, mamy jeszcze drugą część. Można tam zajrzeć. Łazieneczka. Tu druga część łazienki. A, czyli to był taki bliźniak. Druga strona jest bliźniacza z podziałem na dwie łazienki, dwie części sypialne, ale to prawo oświetleniowe zostało się bardzo retro, bardzo PRL style. No to już woda kapie. I świetna wentylacja. Ja już będę uciekać z tej ruiny. No cóż, szału ta eksploracja nie robi, ale zdarzają się i takie. Fajne jest to, że wiemy, co to za ośrodek, czyli ośrodek należący do firmy Ursus. Część historii Ursusa, gdzie wypoczywali pracownicy tej firmy. Tak jak mówiłem, materiał szału nie robi, ale proszę Was, Wy zróbcie swoje. I zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, aby powiększyć moje zasięgi. I przypominam, prowadzę fanpage na Instagramie, gdzie możecie być na bieżąco z moimi eksploracjami i wiedzieć dużo wcześniej, co pojawi się na YouTubie. Więc zachęcam też do obserwowania mnie na Instagramie. I do zobaczenia na kolejnej eksploracji. Cześć!